Są to dumni wojownicy, którzy zawsze podnoszą się po porażkach i nieważne co by się działo, wstają, idą na trening, są coraz mocniejsi. Ja uważam, że mniej więcej tak w sporcie również wyglądam. Spodobało mi się, a w sumie wszystkich chłopaków znałem, bo można powiedzieć, że ekipa ministrantów trenowała wtedy. Korkotrampki w sumie nie były złe, bo jak oglądałem nawet stare zdjęcia Ziółkowskiego, to też rzucał w korkotrampkach, także wszyscy musieli kiedyś przez to przechodzić, bo nie było takich butów, a jak były, to były bardzo drogie. Ja generalnie skupiam się tylko na wejściu i to nie do koła, tylko już w kole, w pierwszy obrót. To jest najważniejsze, jeżeli tutaj nie popełnimy jakiegoś głupiego błędu, nie zrobimy czegoś dziwnego, no to raczej rzuty wychodzą.